Dzień dobry, witamy po przerwie dziś Państwa i moim gościem jest gość niespodzianka Piotr Rozmus po raz pierwszy na ekranie. Nieprawda, bo już tutaj był. Dziś jest specjalny dzień. Specjalny dzień, ponieważ... Bo, czy ta kamera to pokaże? Zbliżenie zrobię, o. To ta książka taka żółta, możecie Państwo ją sobie znaleźć. Dzisiaj jest premiera tej książki Próba Sił. Ja mam pytanie otwierające, czy ty już masz zniżkę na bilety do Włoch z powodu stałego zainteresowania tą częścią kraju? Dzień dobry. Nie, na razie nie mam takich zniżek, pewnie bardzo by się przydało. Aczkolwiek co ciekawe, często ludzie mnie pytają, jeżeli piszę tak często na Apolu, czy tam byłem. Nie, nie byłem, mam nadzieję, że na drobie. Na szczęście żyjemy w czasie internetu, gdzie no, przechadzki internetowe po różnego rodzaju miejscach są możliwe, a poza tym myślę, że zapuszczanie się w rejony, o których piszę, a więc rejony nawiedzane przez mafię nie do końca... Byłoby co najmniej niewskazane. Tak, mógłbym pojechać nie wrócić, więc myślę, że bezpiecznie jest to zrobić z zacisza własnego domu. Czy długo robiłeś research do tej książki? Bo książka jest tak, o świecie mafii, o... Nie chcę spoilerować, bo czytałem. O świecie mafii, o czym jeszcze? Tam gdzieś Polak się przewija, a nawet dwie osoby pochodzenia polskiego. Nie, trzy? Tak. Tak. Jest no, oczywiście dużo... Dużo mafii włoskiej, przeróżnej. Mhm. To długo się do tego przygotowywałeś. Do tego jest masa trochę... takich różnych rysów historyczno-opisowych. Długo? Tak. Muszę przyznać, że docierają już do mnie pierwsze sygnały czytelników, którzy są już po lekturze. I ku mojemu zadowoleniu są to same pozytywne opinie. I właśnie bardzo często podkreślają, że książka jest dopracowana, że ten research musiał zająć dużo czasu i faktycznie tak było, bo ja ją pisałem prawie w sumie 2 lata. Co prawda często ludzie mnie pytają, którą książkę się pisało mi najtrudniej. Ja zawsze miałem problem, żeby odpowiedzieć. A teraz już a nie miałem. Pierwszą? Nie, właśnie tę. Ale nie tylko przez skomplikowaną fabułę i konieczność zrobienia tego researchu, o którym tutaj mówimy, ale w ogóle taką dosyć trudny moment w moim życiu. Więc te 2 lata sprawiły, że mogłem się do tego dobrze przygotować, zgłębić temat, pogrzebać i wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem przeglądać prasę naszą ogólnopolską. Ja bardzo często powtarzam, że moja praca w starostwie powiatowym zaczyna się od tego każdy dzień przy tej przysłowiowej kawie, że sięgam po prasę i staram się wyciągnąć dla pana starosty wszystkie ciekawe informacje. No i też przy okazji natrafiam na takie ciekawe, interesujące tematy, które są gdzieś tam potem zalążkiem do napisania książki, stworzenia większej fabuły. I tak było w Próbie Siła, więc mafia, pandemia, wszystkie te możliwości, które COVID-19, koronawirus stworzył przed mafiozami. No ale to, co tak naprawdę otworzyło tę książkę, to o czym już pan dzisiaj wspomniał, czyli ucieczka Polaka z więzienia neapolitańskiego. No i to, co ciekawe, że więzienie w czasie pandemii opuściło prawie 400 największych mafiozów pod pretekstem tego, że mogą ciężko zachorować, no i oczywiście umrzeć w tych więzieniach, więc lepiej niech wyjdą i na wolność. Tak więc, jest. Tak, niech działają sobie w naszej społeczności, niż mają umrzeć w więzieniu, więc jakby to jest coś, co podłapałem, kolokwialnie mówiąc, i otworzyło fabułę tej książki. Dlaczego akcja odbywa się we Włoszech? No, to jest takie w sumie, no właśnie, to przecież w Polsce też mamy może nie podobnych dużo klimatów, bo jest nieco zimniej, ale przecież mamy swoją gangsterkę i też wcale na nie gorszym poziomie, że tak ujmę. Tak, ale to na szczęście w Polsce nie wypuściliśmy 400 mafiozów z więzienia z powodu COVID-19. Bo tylu mamy w całym kraju ogólnie. Tak, tak, ale ja sobie gdzieś tak, ta fascynacja z mafią, zwłaszcza włoską, napolitańską, kamorrą, rozpoczęła się już przy okazji Piętna Mafii. I tak sobie myślałem, że jeszcze dobrze Piętno Mafii mi się pisało, odbiór też był bardzo dobry, więc sobie pomyślałem, że jeszcze do tego Neapolu chciałbym wrócić. Stąd się zrodził pomysł na napisanie Próby Sił, no ale chyba na jakiś czas sobie z mafią dam już spokój, odpocznę i pójdę troszkę w inne klimaty. W książkach zawsze wzorujesz się na osobach istniejących, tak? One są dla ciebie też, pewnymi punktami zaczepienia, a w tej... Ile jest takich osób prawdziwych, na których się wzorowałeś? Jest. Charakterologicznie? Czy... Charakterologicznie. Ciężko powiedzieć, czy charakterologicznie. Natomiast zawsze jest tak, że coś autor przemyca między wierszami. Tak? Albo jeżeli chodzi o swoją osobę, albo osoby, które zna. Więc myślę, że ci ludzie, którzy mnie znają,
są bliżej mnie, myślę, że bez problemu potrafią to z tego tekstu wyłapać, o kim pisze, na kim się wzoruje. Mhm. Natomiast tak jak powiedziałem, zaczęło się od ucieczki Polaka, więc tutaj dodajmy, że no, Polak uciekł z naputiańskiego więzienia. Udało mu się to jako jednemu, od przeszło 100 lat. No to myślę, że tak sobie pomyślałem, że warto byłoby o tym wspomnieć. Tak. Jest jeszcze emerytowany... Czyli historia zdarzyła się naprawdę. Tak, historia zdarzyła się naprawdę, aczkolwiek jest to tylko motyw wyjściowy. Powód, dla którego tam trafił, z tego co udało mi się doczytać, zgłębić, to była bójka, która niestety zakończyła się tragicznie. Gdzieś chyba poszło kobietę i gdzieś kogoś zasztyletował i trafił do tego włoskiego więzienia. Ale gdzieś tak już mi się to pojawiło, fajnie byłoby zacząć od tego książkę. Wielka, spektakularna ucieczka z włoskiego więzienia. Polak w roli głównej, no czemu nie? Czemu było tego... nie zacząć. Ja akurat powiązałem go z mafią, a jak wiemy, te koligacje włoskiej mafii z polskimi mafiozami były dosyć szerokie. Kamoryści bardzo często też znajdowali schronienie w naszych większych polskich miastach, zakładali legalne biznesy, żenili się z Polkami, w ten sposób próbowali uciec przed włoskim wymiarem sprawiedliwości, więc to wszystko też znajdziemy w tej książce. Ale jeżeli mówimy o osobach, na których się wzorowałem, jest jeszcze emerytowany żołnierz jednostki GROM, więc jakby też w zamiarze jakiś czas temu już miałem, żeby uczynić z niego jednego z głównych bohaterów powieści. No i oczywiście trafia na karty próby sił i jak wszyscy wiemy, musi się mierzyć z włoskimi mafiozami. W epizodycznym występie, w epizodycznej roli występuje także dziennikarz. Dziennikarka, ale ja nie chciałem dalej mówić. Dobrze, że mi pozwalasz. Jest dziennikarka, która odgrywa nieco wdzięczniejszą rolę. Ty w tych swoich książkach masz pewien klucz, który, a może z wyjątkiem tej pierwszej, ale klucz, który się według mnie powtarza. Taki dobrze wydeptany, sprawdzony schemat. Jest to dużo sensacji, trochę, znaczy dużo krwi, dużo sensacji, są wątki erotyczne i to wszystko jeszcze teraz podlane takimi słonecznymi Włochami i wątkami historycznymi. To tak ma pójść? To idzie? Że tak mi się wydaje, bo mnie zawsze zależało pisząc, żeby budzić emocje, żeby rozgrywka toczyła się o to, co w życiu najważniejsze. Zresztą ja tak napisałem w posłowie i w ogóle na swoich mediach społecznościowych, czyli o życie i o miłość. Nie ma większej stawki, na którym by nam zależało, więc staram się, żeby te emocje były duże. Nie zależy mi na tym i nigdy tak do końca nie zależało, żeby jakoś szczególnie czytelnika zaskoczyć. Jak się uda, super. Natomiast zawsze najważniejsze były emocje i to, żeby się po prostu dobrze bawił przy tej lekturze. No bo nie ukrywajmy, tego rodzaju pisanie jest rozrywką, a moim zadaniem jest, aby tę rozrywkę właśnie czytelnikom dostarczyć. No to odsyłam Państwa do dobrych sklepów z książkami. To jest Próba sił Piotra Rozmusa, która premierę ma właśnie dzisiaj, 14 czerwca. Z niej dowiecie się na przykład, co przywiózł chiński statek, duży statek. Prawda? On był chiński. Tak. No tak. Więc życzymy miłej lektury. Piotrze, dziękuję Ci za wizytę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.